czego spodziewasz się po dzisiejszym dniu? Jak ci się podobał wczorajszy? Czego się spodziewam? No, spodziewam się jakiejś informacji na temat tego, jak życie obywatelskie w tym kraju się rozwija. I doświadczenia wczorajsze pokazują... Zauważyłem, że organizatorzy zaprosili gości z zagranicy, tak, więc korzystamy tutaj z wzorów zachodnich, z Niemiec i no, dosyć zaciekawiło mnie to. Czy widzisz możliwości przełożenia tego, co się dzieje za granicą na nasz polski rynek? No wiadomo, najpiękniej wygląda teoria i też niektórzy goście mieli pewne krytyczne uwagi co do rozwoju demokracji obywatelskiej w Polsce, bo tak naprawdę to obywatele mogą sobie ustalać jedno, ale to jednak wszystko musi przejść przez parlament, który może to spokojnie odrzucić, więc niestety to jest w powijakach i myślę, że trochę czasu jeszcze minie, zanim to będzie miało ręce i nogi. Powiedz mi, w powijakach nasze działania obywatelskie są, czy organizowanie tego typu festiwalu, nie wiem, integracja organizacji pozarządowych polskich, czy powiedzmy społeczników na terenie kraju może przynieść jakieś efekty w jakimś takim oddolnym nacisku na władze zwierzchnie? Myślę, że takie działania jak najbardziej mają sens, ponieważ przede wszystkim skupiają taką społeczność. Wcześniej mało kto słyszał o ruchach obywatelskich, a tutaj widzę, spotykają się dosyć znane postacie i jak ktoś jest nowy w tej tematyce, to może wymienić się doświadczenia po prostu z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni w tej dziedzinie. Dzięki bardzo.